Siemanko, moi drodzy. Z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku chciałbym wam zaprezentować moje dotychczasowo zebrane karty Platinum i limitowane z kolekcji Panini Top Class 2022. Zaczniemy tutaj z kartami Platinum. Moi kochani, w sumie było 25 różnych kart. Miałem 8 bandli po 3 karty, czyli 24. Czyli praktycznie całe kompleci, jeżeli bym dostał każdą kartę inną. Ale sami widzieliście na odcinku, że przyszły również powtórki. Tak więc zacznę najpierw z prezentacją kart, które mam pojedynczą sztukę z każdym zawodnikiem. Czyli jako pierwszy Mbappé z Paris Saint-Germain. Druga karta również z tego klubu Messi. Tam był limit. 6 na 99. Tutaj mamy 57 na 99. Następnie z Manchesteru City Foden 59 na 99. Wszystkie są na 99. Następnie Kevin De Bruyne 77. Z Borussia mamy Mukoko 23 z Manchesteru United Ronaldo 41. Z Bajernu Musiala 77 drugi zawodnik Zane 73 następnie Chiesa z Juventusu 82 z Interu Barela 23 z Realu Kamavinga 15 i Vinicius 75 z Liverpoolu Salah 17. Bamba z Lille 37. Lukaku Chelsea trujeczka, Hudson Odoi 62, również Chelsea. Z Barcelony Gavi 64. I z Atletico Jao Felix. Czyli moi kochani, mam 18 różnych Kart Platinum brakuje siedmiu. Kogo brakuje? Lewandowskiego, Halanda, Bellinghama, Gravenbersia i z Barcelony Pedri, Demir i Fati. To jest siedem zawodników, którzy mi brakują. Mam za to na wymianę bądź sprzedaż te sześć, które mi się powtórzyły, czyli dwa razy mam Salah'a, dwa razy Foulden. Mukoko po raz drugi Barela Kevin De Bruyne i Federico Chiesa. Czyli albo zamienię się za karty, które mi brakują, albo sprzedam i wtedy kupię sobie te brakujące. Także tak wygląda sytuacja z kartami Platinum. Jeżeli ktoś z moich widzów ma również karty Platinum, chce. Się wymienić, czy coś, czy sprzedać, czy kupić, to dajcie znać. Mam nadzieję, że uda się jakiś deal yy, załatwić. No a teraz przechodzimy do kart limitowanych. Tu mam taki pliczek. Ponad 30 kart już z tej kolekcji mam limitowanych, to tutaj może sobie teraz zabierzemy, zrobimy miejsce na karty limitowane. No i zaczynamy. Mamy. Ajax dwóch zawodników na ten moment: Dusan Tadic i Sebastian Haller. Następnie z Manchester United mamy trzech: Cristiano Ronaldo, Greenwood i De Gea. No i chciałbym wam na coś zwrócić uwagę. Karty Platinum, gdzie jest tutaj na przykład o Cristiano Ronaldo. Popatrzcie, karta jest praktycznie identyczna. Tylko, że mamy tutaj Limited Edition, a tutaj Platinum i numerację do 99. OK. Czyli mamy Ajax i Manchester United. Następnie dwóch zawodników w Liverpoolu. Salach i Van Dijk. Salah tak samo karta wygląda na Platinum i na Limitce. Zresztą wszystkie karty z tego co zauważyłem tak wyglądają. Następnie mamy Chelsea. Lukaku, Kante i Edward Mendy czyli trzech z Chelsea następnie mamy City Mares Jao Cancelo i Foden z Barcelony mamy trzech zawodników Gavi, Depay i Daniel Alves. Z Realu na ten moment dwóch: Benzema i Courtois. Z Atletico Suareza na razie mam. Z Bayernu dwóch na ten moment: Zane i Kimich. Teraz Borussia Dortmund i tutaj mam trzech zawodników: Mukoko, Bellingham i Malen. Paris Saint-Germain: trzech zawodników: Neymar, Hakimi i Messi. Następnie Inter, Handanowicz i Barela. I z Juventusu De Licht, Dybala i Federico Chiesa. Czyli ile mamy na ten moment? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem razy cztery. 32 karty limitowane. Jest tego zdecydowanie więcej, ale jak sami widzicie, na ten moment tyle udało się właśnie zebrać kart limitowanych. Czekam na Wasze opinie i komentarze. Co myślicie odnośnie kart Platinum, odnośnie limitek? Napiszcie w komentarzach, jak sytuacja wygląda u was. Pochwalcie się, co macie, co brakuje, co będziecie chcieli zebrać. Tak więc z mojej strony to wszystko dzisiaj na odcinku. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam. Trzymajcie się i cześć.